Witajcie moi drodzy widzowie, witam 504 osoby, które są w tym momencie moimi widzami. Jeżeli jesteś i byłeś tym 500 widzem, tak jak tutaj chwaliłeś się, że to jesteś ty, nie pamiętam twojego nika, to zapraszam ciebie oraz innych widzów do wzięcia udziału w moim turnieju, który organizuję właśnie dla swoich widzów. Tak, widzów powiedziałem już chyba 6 razy, tak więc tak zwany setny M StarCraft, gdyż historia tego była taka, że pierwszy turniej przy 100 widzach, potem przy 200, potem 350 i teraz mamy 500, tak? Nie jest to równe co 100, ale tak to już bywa. Jak to wszystko będzie wyglądać? Turniej odbędzie się w sobotę, najprawdopodobniej o godzinie 16. Dokładna godzina zawsze będzie jest podawana mniej więcej w środę. Jak to dalej będzie wyglądać, to już mówię. Drabinka Fan oraz drabinka Pro. Stali widzowie wiedzą już mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Drabinka Fan jest to brąz, złoto i bardzo niska platyna. Od brązu do złota i tam do tego bardzo niska platyna, takie 60 miejsce i w dół. Wyższe nie. Oczywiście chodzi o 1 na 1. Jeżeli ktoś byłby, dajmy na to, w srebrze, 1 na 1, ale cała reszta lig byłaby u niego platyna albo diament, no to bardzo mi przykro, ale możliwe, że taką osobę nie dopuszczę. To będzie podejmowane indywidualnie. Jeżeli myślicie, że jesteście właśnie w takiej sytuacji, że tu macie na przykład srebra albo złoto, a resztę diamenty albo platyny wysokie, no to ja was nie dopuszczę, bo to widać, że poziomem odstajecie, a to jest drabinka Fan dla zabawy. Chodzi o to, żeby po prostu nie psuć tak bardzo zabawy innym. To będzie indywidualna decyzja jeszcze moja, więc nie gniewajcie się. Ja w piątek zawsze przeglądam wszystkie profile i jak coś, no, piszę od takich osób, że nie mogą wziąć udziału w Fan, zapraszam ich do Pro. Jeżeli chodzi o drabinkę Pro, to jest to tradycyjnie platyna oraz Masters, tak, będzie też Masters i wysokie złoto, które chcę wziąć udział w tym. Wysokie złoto, czyli piąty liga, właśnie 1 na 1, piąta ranga w swojej dywizji, albo jeżeli macie na przykład bardzo wysokie platyny albo diamenty w innych ligach, możecie się wtedy zapisać do Pro. I teraz tak, w drabince Fan gramy dla zabawy, w drabince Pro gramy już w tym momencie, mówię, o 200 zł, o voucher w wysokości 200 zł na wykupienie wycieczki w biurze podróży. To jakie teraz biuro podróży, to nie jest ważne, po prostu jeden z widzów tak w biurze pracuje i przysłał mi go. Nie jest to voucher imienny, więc może go podarować babci, cioci, wujkowi, mamie, tacie, tudzież można go gdzieś sprzedać i mieć gotówkę z tego. Tak więc gramy o voucher w wysokości 200 zł, dlatego Masters jest dopuszczony do drabinki Pro, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś oszukuje. Fan, jak mówiłem, gramy dla zabawy, nie chcę robić żadnych nagród większych, może tam jak coś drobnego będzie, z tego względu, że zdarzało się na innych turniejach, na szczęście nie na moim, że gracze Masters pożyczali konta od swoich znajomych, wygrywali łatwą nagrodę. Nie chcę wam psuć po prostu zabawy. Gdzie się spotykamy podczas turniejów? Podczas turniejów spotykamy się na chatroomach takich jak M StarCraft Fan oraz M StarCraft Pro. To jest bardzo ważne. Potwierdzenie udziału. Trzeba potwierdzić udział na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. Czyli jeżeli turniej odbędzie się zaczyna się na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. Czyli jak turniej by się zaczynał o 16, wy potwierdzacie od godziny 15. Bez potwierdzenia udziału nie ma możliwości wzięcia udziału w turnieju. Będziecie po prostu wyrzuceni i będzie mi to bardzo, bardzo przykro. Teraz jeszcze bardzo ważna sprawa, o której zapomniałem. Co trzeba zrobić, żeby się zapisać na ten turniej? Raz, jeżeli nie jesteście widzami, zasubskrybować mój turniej. Dwa, wejść na stronę binarybiz.com, założyć tam konto i na dole w opisie tego filmiku macie podane dwa linki. Fan oraz Pro. I zapisujecie się do odpowiedniej ligi w tym momencie, do odpowiedniej drabinki. I to już jest wszystko, jesteście zapisani. Nie ma możliwości potwierdzenia aż do godziny przed rozpoczęciem turnieju. Jeżeli chodzi o komunikację podczas turnieju, ja będę oczywiście na tych chatroomach, możecie do mnie pisać, ale bardzo bym prosił o niepisanie, przynajmniej w początkowej fazie, przez pierwsze pół godziny albo godzin, przez pierwsze pół godziny gdzieś, jak tam turniej mija, albo fajnie, że to zorganizowałeś, bo ja mam wtedy, to jest miliard okien, po prostu wyskakuje i ja nie wiem, co z tym zrobić. Część jest ważna, część jest na zasadzie podziękowań. Jesteście świetni, ale na razie tego nie piszcie. Zgłaszacie wyniki mi, Emilowi, tudzież adminowi, którego może poproszę o jakąś pomoc, bo nie wiem, czy się z tym wszystkim wyrobię.
Jest jeszcze w drabince fan coś takiego jak drabinka przegranych. Nie będzie tego tak jak ostatnio, że po przegraniu jednej rundy się w to przychodzi. Tylko po przegraniu swojego pierwszego meczu. Ja przygotuję taką drabinkę, będziecie mogli się zalogować tam, zapisać i rozegrać po prostu mecze. Tylko i wyłącznie wtedy. Nie ma tak jak ostatnio, gdyż to za dużo czasu trwało. Turniej się podzielił na 3 dni i nie ma przebacz. Czy będzie stream? Może będzie stream, nie wiem, czy dam radę się z tym wyrobić. Jeżeli będzie stream, który jest z drabinek, to będzie to raczej pro. Wtedy fan będzie zgłaszało wyniki do admina, nie do mnie. Patrzę się, czy jeszcze coś powinienem wam tutaj powiedzieć. No na pewno chcę podziękować, że jest was już 500. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie mi prywatne wiadomości. Patrzcie, czy ten filmik się nie zmienia. Jeżeli będzie update i data, to znaczy, że coś dodałem. Najczęściej to będzie w formie adnotacji, coś będzie napisane tutaj. Więc pilnujcie tego, to jest bardzo ważne. Wszelkie informacje będą właśnie na kanale, na moim kanale. Nigdzie indziej, jak gdzieś się rozreklamuje ten turniej, ale tylko tutaj. Wydaje mi się, że to jest wszystko. Tak więc podsumowując, loguję się na Binary Beast, zakładam tam konto. Najlepiej było, jeżeli dopiero zakładacie konto, aby wasz nick użytkownika na Binary Beast był taki sam jak na YouTubie. Jeżeli nie, no to trudno. I sprawa jest prosta, jak logujecie się do Binary Beast, zapisujecie na turniej, wpisujecie nick z Battle.netu, kropkę, przecinek, jak chcecie, i numer ID macie tutaj chyba u góry, tak, 959 w moim przypadku. To jest bardzo, bardzo ważne. Drabinka będzie podana właśnie na stronie Binary Beast. Jak się już ruszy drabinka, to jest bardzo ważne. Może wam się okazać, że ktoś ma nick Warka Jasny. Nie wiecie, co się dzieje. Naciśnijcie na ten nick, to wam wyskoczy właśnie Battle.net ID, numer ID i nick z Battle.net. Dobra, wydaje mi się, że w tym momencie to wszystko. Rozpoczynamy rejestrację, ono już chyba trwa trochę czasu. Pamiętajcie, jest lekka nagroda w Pro. Ja wiem, że to nie jest typowa kasa, typowa nagroda, ale no to mogę. To podziękujcie widzowi, który jak będzie chciał, to się ujawni, który wysłał mi taki voucher. To wszystko, co mogę zrobić. Nie mam swojej kasy, żeby dawać na turnieje. I dobra, panowie, życzę powodzenia, good luck, panowie oraz panie. Może jakaś pani weźmie udział w turnieju. W tym momencie to będzie wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, niejasności, takie bardziej ogólne, piszcie to w komentarzach filmu. Ja tam będę odpowiadał, żeby wszyscy o tym widzieli. Jeżeli coś bardziej prywatnego, to wysyłajcie maila. Tak więc żegnam was w tym momencie. Pamiętajcie, że obydwa finały będą też na YouTubie. I fan, i pro. No chyba, że jednego będzie stream, to wtedy ten, którego było stream, nie będzie na YouTubie, bo jakość mojego streamu jest masakryczna. Na razie, cześć.